Kolejny piękny kosz podgrzybków. Musicie to zobaczyć. Tyle pięknych podgrzybków udało mi się dzisiaj znaleźć. Witam Was serdecznie. Na kolejnym filmie mamy dzisiaj 19 października 2023 roku i dzisiaj jestem w Kościerzynie. Byłem tutaj w zeszłą niedzielę 15 i udało mi się nazbierać cały koszyk grzybów. Dzisiaj też jest dobrze. Zobaczcie. Kolejny koszyk podgrzybków, ale wcześniej zabiorę Was w lasy liściaste koło Starogardu i zobaczcie, co udało mi się ostatnio tam znaleźć. Historia lubi się powtarzać. Dzisiejszy dzień znów rozpoczynam od koźlaka babki. Zobaczcie, jak tutaj stoi. Tak się oto prezentuje. 18 października, a koźlarze babka jeszcze rosną. Ruszam dalej. Pierwszy raz w tym roku widzę purchawkę chropowatą. Tak tu się prezentuje. Idziemy kawałeczek dalej. Mamy muchomora czerwonego. Następny malutki. Ale chodźcie kawałeczek ze mną dalej. I zobaczcie. Koźlarze, babka. Dwa tutaj. I kawałeczek dalej. Następne dwa. Te dwa sprawdzę, a tamte dwa oszczędzę. No nie ma borowików. No jestem troszeczkę zasmucony, ale zobaczymy, co z tymi koźlarzami uda się tutaj zrobić. I tak sobie idę, rozglądam się, patrzę i wychodzę z za rogu i mówię, borowik chyba. Patrzę, jaki kapelusz, ale zaglądam płat spód i już widzę, że duży koźlarz babka. No, powiem Wam szczerze, że emocje skoczyły, serce miałem w gardle, ale niestety. Koźlarz babka, bardzo duży owocnik, już go też zostawiam, poszukam może tutaj mniejszych, ruszam dalej. No niestety, taki ten sezon specyficzny, cały rok, akurat w pomorskim sezon na borowiki był na koniec lipca i do połowy sierpnia, a jesiennego wysypu jak nie było, tak nie ma. Kolejny koźlarz, zobaczcie jak wygląda, czwarty zabieram, dzisiaj sobie zrobię sosik z tych koźlarzy. Może jeszcze coś wpadnie, ale borowików tak jak nie było, tak nie ma. Jak widzieliście, w Starogardzie za dużo grzybów nie było, raptem 4 koźlarze babka, dlatego odpuściłem lasy liściaste i jestem dzisiaj w Borach Sosnowych w Kościerzynie. A jak było, zobaczcie sami. Zaczynamy! Na brzegach lasu oszroniona trawa, ale w środku, tam gdzie drzewa, to jeszcze nie jest tak źle. I zobaczcie, przed nami pierwszy dzisiaj podgrzyb brunatny. Nastawiam się głównie na nie. Ostatnio ładnie udało mi się pozbierać. Miałem około 94 sztuki. Jeszcze widzicie, podgrzybki brunatne się nie poddają i rosną. Pierwszy idzie do koszyka. Także już bez grzybów dzisiaj do domu nie wrócę. Teraz tutaj w pobliżu tego większego patrzę. I zobaczcie, pierwszy to nie wszystko. Patrzcie jak pochowane. Drugi. Świeżutkie dosyć grzyby, no niestety obawiam się, że weekendowa temperatura może je skutecznie powstrzymać. Następny, zobaczcie, one lubią takie trawki i teraz podejdę kawałeczek dalej, patrzcie jaki piękny, wielki podgrzyb brunatny, taki duży, ale oj, zostawiam gałązkę. Chodźcie kawałeczek za mną. O, patrzcie. 7 podgrzybków. 5 minut w lesie. No to tak, to można zbierać. Jeszcze te podgrzybeczki, żeby nie skłamać. Proszę bardzo. Zdrowiutkie. Zresztą te ostatnie, które zbierałem, to pokazywałem zdjęcie na stronie grzyby.pl i były w większości zdrowe. 92% zdrowych grzybów. Kolejne idą do koszyka. No, zauważyłem dużo pościnanych trzonów. Czyli ktoś też tutaj odkrył to fajne miejsce na te podgrzybki, ale jak widzicie, wszystkich nie udało mu się zebrać. Ja zawsze powtarzam, że nie da się wszystkich grzybów z jednego miejsca wyzbierać.
Poruszam się w takim oto terenie. Wysokie trawy, oczywiście sosny, zręby takie, jagodziny. I zobaczcie, jak pięknie one tutaj wyglądają. Dwa prześliczne podgrzyby brunatne. No jest 10 podgrzybków, a jest 7:34. Zobaczcie, jakie śliczne. No już jestem zadowolony. Trochę tych podgrzybków na pewno tutaj uzbieram. Ruszam dalej. Pamiętajcie, że podgrzybki brunatne lubią rodzeństwo. Jak zobaczycie jednego, rozglądajcie się dokładnie, czy czasem nie ma gdzieś pozostałych. Patrzcie, tutaj pod drzewkiem schowany kolejny. Super. No, dopisały mi podgrzybki. 15 minut w lesie, ponad 10 sztuk. Zobaczymy, co będzie dalej. No, na godzinę może być ładny wynik. Ruszam dalej. I mam dzisiaj drugi gatunek grzyba jadalnego. Popatrzcie sobie, jak schowana tutaj. Malutka, bo malutka. Ale jest kureczka pierwsza. Myślę, że znajdę ich trochę więcej. Także będą w jajecznicy. Poprzednie były bardzo pyszne. I zobaczcie, znowu przy drzewku pierwszy. I tak jak mówiłem, że lubią rodzeństwo. Oj, ułamałem mu główkę. Przepraszam, podgrzybku. Tak jest tutaj kolejny maluszek. I mamy dwa grzybki i jedną kurkę. Ruszam dalej. Ja liczę na to, że ta ściółka w tym roku, po tym suchym wrześniu, październiku i tych wysokich temperaturach, jest po prostu nagrzana. I dadzą radę przetrwać ten zbliżający się weekend. Ma padać śnieg. Patrzcie, jakie piękne maluchy. No i że jeszcze będziemy zbierać podgrzybki, a może i borowiki w listopadzie. Tu jest kolejny. Także widzicie, mówiłem, lubią rodzeństwo i rosną grupowo. Następne dwa. A zobaczcie, jak koszyczek już wygląda. Super, naprawdę super. Ruszam dalej. Dzisiaj będzie dość monotematycznie, bo uważam, że dominować będą podgrzybki. I zobaczcie, jest kolejny. Uwielbiają też taką wysoką trawę. Patrzcie, jak się tutaj przed nami schował. Troszkę wyjedzony, ale na susz będzie jak znalazł. Kolejny podgrzybeczek idzie do koszyczka. Za chwilę będę już miał 20 sztuk. 7:41. Pokazywałem wam tutaj te wysokie trawy. Przeszedłem może z dwa kroki. I zobaczcie, są kolejne pochowane. Tutaj następny. Idziemy kawałeczek dalej. I mamy następnego. Wszystko się sprawdza, to co mówię. Grupowo rosną, lubią siebie nawzajem. Mają rodzeństwo. A mi wpadają kolejne dwa podgrzybki do koszyczka. Przy samej takiej ścieżce rosną piękne podgrzybki. Patrzcie. Pierwszy. Fajne, bo to na tych grubych trzonach czarne łebki. Drugi. Ale to nie wszystko. Idziemy kawałeczek dalej. I mamy trzeciego. Ciekawe, czy dzisiaj jakiś prawusek mnie zaskoczy. Zobaczymy. Będę się starał znaleźć. Ale czy szczęście dopiszę, to tego nie wiem. Ktoś w tym tygodniu, bodajże w poniedziałek, na grupie Grzyby Pomorskie pokazywał zmarznięte podgrzybki. To dzisiaj, pomimo tego, że było 3 stopnie, to te podgrzybki są w dobrej jakości. Nie są zmarznięte. Zimne są, potwierdzam, ale żeby były przemarznięte, to nie. O, zobaczcie, jaki ładny, duży podgrzyb brunatny idzie do koszyka. A ja ruszam dalej. I zobaczcie, że trafiają się również takie maluszki jak tutaj. Świeżutkie grzybki. Dopiero jakby wychodziły. Także jest szansa, mówię. Jeśli przytrzymają weekend i nic im nie będzie, myślę, że jeszcze możemy fajnie podgrzybków pozbierać. Patrzcie, jakie dwa maluszki. Prześliczne. Ruszam dalej. Ostatnio udało mi się zebrać 100 prawie podgrzybków i zobaczcie, że te podgrzybki dalej występują. Tutaj dwa obok siebie. Ale ładne. Patrzcie. No takie fajne są.
dzisiaj chyba pójdą na suszenie, bo dzisiaj grzybki oddaję. Nazbieram koszyczek podgrzybków i się nimi podzielę. No powiedzcie sami, czyż nie piękne te podgrzybki? Jakościowo pierwszy sort. 7:51. No nieźle, powiedzcie sami. Tu prawie przykryty, a ja tutaj idę i co chwilę jakiś wyskakuje. Jest kolejny. Parę kroczków, następny. Parę kroczków, następny. Tak to można podgrzybki zbierać. Myślę, że może będzie już z 25. Być może na końcu wszystkie sobie w lesie policzę, bo później już nie będę miał szansy, bo tak jak mówię, grzybki oddaję. Naprawdę jestem w cudownym podgrzybkowym miejscu. Patrzcie, jest kolejny, tylko wystawia swój łebek. Ja w swojej karierze grzybiarza to często widziałem podgrzybki rosnące przy pniakach, na pniach i zobaczcie, przy takich ściętych pniach sosnowych bardzo często te podgrzybki występują. Tutaj mamy przykład. Dwa piękne, grubotrzonowe podgrzyby brunatne. No przepiękne. Na razie wszystkie podgrzybki zdrowe. Nie widziałem zaczerwionego podgrzyba. A ja sobie tędy idę, patrzę w lewo i zobaczcie, jaki przepiękny jegomość. No ale nie jeden. Tak tutaj wygląda. A obok mniejsze. Ale cudownie się zbiera. W ogóle nie ma wiatru. Taka oto pogoda. A ja zbieram w takim lesie. I zobaczcie, jak tak szybko. O! Widzicie, nagrywa człowieka, wszystkiego nie widzi. Jest kolejny. Trzy w jednym miejscu. Za 4:08. Specjalnie wam często pokazuję koszyk i mówię godzinę, żebyście poczuli ten czas, który upływa. Patrzcie. Następny podgrzywek. Idę kawałeczek dalej. I przy drewienku mamy kolejne dwa podgrzybki. No przepięknie. Cóż wam mogę powiedzieć? Jakby to były borowiki, to bym chyba zwariował ze szczęścia. Ale i tak jest nieźle. Muszę poobczyszczać, a ja takich grzybów nie zabieram. Dokładnie je czyszczę. Resztki zostają w lesie. Trzy następne. Z 35 podgrzybków już mam. Ruszam dalej. 7:58. Zobaczcie. Koszyczek. Kolejny podgrzybek, a ja chyba słyszę jakieś gąski. Słyszycie? Momentami trzeba wytężać wzrok, bo te podgrzybki też potrafią się pięknie kamuflować. Zobaczcie, na tle tych liści tutaj wystaje taki oto podgrzybek brunatny. Przy drzewku, widzicie? O, taki troszeczkę wyjedzony trzon. Nie ma go, ale podgrzybek jak znalazł. Idzie do koszyczka. Jeśli miałbym obiektywnie ocenić, to chyba jest tyle samo, co ostatnio. Także koszyczek zmierza już do połowy. Ja tutaj chodzę i co chwilę wpada jakiś podgrzybek. A to jeden, a to dwa, a to czasem nawet pięć. Zobaczcie, kolejny podgrzyb brunatny. Tak wygląda. Przepiękny. Wędruje do koszyka. Wszedłem trochę głębiej w las i jakby mniej podgrzybków. A przy samych ścieżkach nie wyzbieramy. Będę musiał jeszcze dokładniej sprawdzić właśnie te miejsca przydrożne. A ja tutaj mam kolejnego, ale pojedyncze, tak jak mówię. Tutaj się grupki nie trafiają. 8:07. Zaraz będzie pół koszyka grzybów. Zobaczcie, jakie piękne, młode owocniki płachetki zwyczajnej. Inaczej kołpak, niemka, tak tutaj wyrasta. Jadłem marynowane i mi smakowały, ale chodźcie teraz kawałeczek za mną. Koszyczek już na mnie czeka, bo zaraz wam pokażę
fajną sprawę. Patrzcie. Pierwszy. Drugi. I oczywiście, żebym za chwilę nie przegapił ani nie zdeptał. Trzeci, czwarty. W oddali piąty. Pięć podgrzybasków w jednym miejscu. No to tak to fajnie można zbierać. A nawet sześć. Zobaczcie, kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Widzicie już tutaj? To przybliżę. Zobaczcie, jakie trzy fajne maluszki. Raz, dwa i tutaj jest trzeci. Do słoiczka, jak znalazł. I takie grzybki jeszcze możemy spotykać. Także to jest świeży wysyp. Pojaw. No może wysyp za dużo powiedziane. Tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy widzicie główkę. Ale są. Rosną. Mają się dobrze. Godzina 8:13. Ruszam dalej. Przepięknie mi się tutaj dzisiaj zbiera. Zwłaszcza, że nie ma wiatru. Cisza, spokój. W dzień będzie cieplej. Trochę czasu tutaj spędzę, aczkolwiek szybko mi się dzisiaj napełnia ten koszyk. Patrzcie, jest kolejny na środku podgrzybek, a ten tu jest drugi, ale ten jaki kamuflaż wśród tych liści, patrzcie, cwaniaczek. I tam jeszcze jeden, cztery w jednym miejscu. Super, naprawdę się bardzo cieszę i życzę Wam takiego grzybobrania, żeby w takim krótkim czasie już tyle było grzybków. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam odgłos odlatujących gęsi. I takie odgłosy dzisiaj mam nad głową, bo to już nie pierwszy klucz, który przelatuje. A na ziemi mam takie widoki. No to wyobrażacie sobie, jak się czuję. Taka muzyka z niebios leci, a na dole takie piękne grzyby. I chodźcie jeszcze ze mną kawałek dalej, bo nagrywam i tak się rozglądam również. Patrzcie. Jakie piękne tutaj dalej rosną przy drzewie. Ale wydaje mi się, że te kąski dość późno odlatują w tym roku. Patrzcie, trzy piękne podgrzybki. Ruszam dalej. I zobaczcie, główna ścieżka. Często też właśnie na takich odkształceniach po kołach ciężkiego sprzętu te podgrzybki lubią rosnąć. I dosłownie tutaj ta ścieżka, a obok zobaczcie, pierwszy maluszek, drugi, fajne podgrzybaski, czekały na mnie, od niedzieli czekały tutaj na mnie, także super, dwa kolejne idą do koszyka. Tak, jestem spragniony borowików, że jak widzę jakiś większy kapelusz i to w takim kolorze brązowym, tak jak tutaj, myślałem, że może, ale nie. Duży podgrzyb brunatny, całkiem niezły, zobaczcie, ale długi trzon i piękny jakościowo, piękna gąbka. To co widzicie, te dziurki, topory, a rurki, one są pionowo ułożone obok siebie. No kapelusz wiadomo, tutaj trzon, a z tych porów wysypują się zarodniki i tak się ten grzyb rozsiewa. Także idzie do koszyczka. W koszyku piękne podgrzybki. Ruszam dalej. Za daleko nie odchodzę. Kręcę się po takich trawach, mchach, jagodzinach, powalonych drzewach, tak jak tutaj. I zobaczcie, tylko wystają fajne kapelusze. Co rusz zresztą. Następny podgrzybek idzie do kolekcji. A ja ruszam dalej. Naprawdę one w tych trawach potrafią się kamuflować. Zobaczcie, specjalnie Wam tak pokazuję. Jak idę, rozglądam się i widzicie, jest pośrodku. Ale zobaczcie teraz tego. Bo tu też jest, widzicie? Taki tu maluszek, ale rośnie. A i patrzcie. I w głębi tak samo. Widzicie, jakie kamuflaże uskuteczniają? No, fajne te podgrzybki. I trzy kolejne do koszyczka. Ruszam dalej. Wszystkich podgrzybków Wam nie pokazuję, bo by film chyba z 2 godziny trwał. Zobaczcie, tak wygląda koszyk. Godzina 8:36. Troszkę mniej grzybów jakby się zrobiło. Wróciłem na skraj lasu przy drodze i zaczynają się pojawiać. Oczywiście widziałem drugiego,
tam schowany. A może tu i był jeszcze kolejny. Ale tak to jest. Straci się z oczu, to potem ciężko namierzyć. Kolejne dwa i idą do koszyka. Sosny, mech, jagodziny. Zresztą zobaczcie, ile jeszcze jagód na tych krzakach. Ktoś jakby chciał, to by pozbierał sobie słoiczek jagód. Spokojnie, patrzcie teraz. Dwa piękne. Tu jest następny, trzeci. Chodźcie kawałeczek ze mną. Czwarty, piąty. Tutaj szósty, siódmy. No jak się pokręcę, to myślę jeszcze jakiś padnie. Ale super. Kurczę. Piękne te grzybki są. A koszyk się zapełnia. Tamte trzy zebrałem, ale jak tu się przyjrzałem, to zobaczcie. Dwa. Tutaj kolejne dwa. Tutaj dwa. Łącznie sześć. 19 października. Godzina 8:48 i zobaczcie, jakie rodzinki jeszcze można trafiać. Pierwszy, schowany drugi, idziemy dalej. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Także dziewięć w jednym miejscu takich fajnych, młodych, świeżutkich grzybów. Zbieram i ruszam dalej. Miałem przepiękne gniazdo teraz podgrzybków. 12 naliczyłem, ale to nie wszystko. Zobaczcie, trzy kolejne. 15. Patrzcie ze mną kawałeczek dalej. Patrzcie, jak pozbierałem. Jakie piękne maluszki, świeżutkie. 15. 16. I tak samo tutaj widziałem poukrywane. Widzicie? Tylko wystają łebki. Tak, żebym nie zdeptał. Kolejne. No to z 20 w jednym miejscu było. No jestem bardzo szczęśliwy. Patrzcie, tego wam pokażę. No tak, jak się trafi i 20 podgrzybków w jednym miejscu, no to szybko idzie koszyku zbierać. Przecudowne. Zobaczcie, jak wygląda mój koszyczek. Prawie 3/4 grzybków. I tutaj mam kolejne grzybki. Pierwszy podgrzyb brunatny. Tutaj jest następny. Idziemy kawałeczek dalej. I są kolejne dwa. Także 4 w jednym miejscu. Piękne podgrzyby. Tutaj nam rosną. Ruszam dalej. Zaczęli również pojawiać się grzybiarze. Nie ma się co dziwić. Każdy chce nazbierać. Każdy chce zrobić zapasy. I patrzcie, wśród tych traw tutaj dwa. Jeszcze jest jeden. Także piękne podgrzybki rosną na długich, grubych trzonach. 9:11. Nieźle. 2 godziny w lesie. Zobaczcie, jak już wygląda koszyczek. Godzina 9:26. I wyjeżdżają kolejne podgrzybki. Zobaczcie. Pierwszy. Idziemy kawałeczek dalej. Drugi. No niestety poleciało drzewo jakieś z daleka. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, ale trwa tutaj wycinka. Trzy. Cztery. Pięć. No podgrzybki zdrowe. 5 podgrzybeczków. 6. 7. Widzicie, jak się trafi takie gniazdo, to naprawdę w koszyku tych grzybków przybywa. Tu jeszcze jest jeden, ale jak się pokręcę, to zapewne jakieś jeszcze tutaj będą raz. Dobra. Obrabiam, obcinam, czyszczę i grzybki idą do koszyka. Mówię, taki piękny dzień. Gdyby nie odgłosy ścinanych drzew, to by było super. Zobaczcie, jaki piękny. No jak się po niego nie schylić? Piękny podgrzyb brunatny. Długi trzon, długa nóżka, jakościowo pięknie, kolorystycznie śliczny. Jaki piękny kapelusik.
Trzon równy, długi, pory oliwkowe. I tak się prezentuje podgrzyb brunatny. Koszyczek, zobaczcie, praktycznie pełny, ale jeszcze dozbieram, żeby był z góreczką. Myślę, że osoba, która otrzyma ode mnie grzyby, będzie dzisiaj przeszczęśliwa. Same podgrzybasy. No, piękna sprawa. I patrzcie, jakiej jakości jeszcze. Kolejny ląduje w koszyku. Cieszę się. Ja zbieram, uwielbiam. Każdą chwilę w lesie kocham. Ruszam dalej. I jeszcze się trafiły piękne miodóweczki. Zabiorę. 2, 4, 6 sztuk. Super. Ostatnio zrobiły robotę. Przepięknie. Pachną i w sosie. Sprawdzają się idealnie. Ruszam dalej. Zobaczcie. Koszyczek. Już sam koniec mojego grzybobrania. Nie będę przeginał. Wystarczy jeden koszyk w zupełności. Patrzcie. 3 kolejne podgrzybki. Uzupełniam koszyk, na końcu podliczę i ruszam dalej. Ile pięknych podgrzybków udało mi się dzisiaj znaleźć. Zobaczcie sami. I ja już na dzisiaj kończę grzybobranie tego 19 października. Byłem niedaleko Kościerzyny. Jak zobaczyć możecie, udało się nazbierać cały koszyk podgrzybów brunatnych. Jestem przeszczęśliwy. Grzybki dzisiaj oddaję dla Pani Bożenki. Mam nadzieję, że się przydadzą. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnych filmów. Cześć!